modlitwa u początku wyruszenia po raz kolejny jest 55 raz co miesięczną pielgrzymką spod Kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Poznań Gorlicka 9 do Sanktuarium Matki Najświętszej w Tulcach dla upraszania przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do naszego salezjańskiego kościoła, pod którym jesteśmy, by przez to przyczynić się do przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do każdego katolickiego kościoła budowanego i konsekrowanego dla składania w nich Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim nieposoborowych uczt naszego miasta Poznania, Polski, Europy i świata, upraszając o każdy kościół, jeden po jednym, jeden co do jednego, jeden każdy, wszystkich bez wyjątku. Upraszamy Pana Boga ze sprawą Matki Najświętszej. Ludzi, choćbyśmy prosili, są na to wołanie głusi. Po prostu nie chcą. Niektórzy, którzy nawet wyrażają zdanie, że chcieliby, aby Kościół miał na powrót jedną mszę. Kościół ma jedną mszę. Kościół obrządku rzymskiego, mszę świętą w Rycie Rzymskim. Jednak w takie działania, jakie my podejmujemy, nie wierzą, ze względu, pewnie jest na wzgląd ludzki. My nie patrząc na naszą garstkę, liczbę, wierzymy Panu Bogu, wierzymy w Wszechmoc Bożą, wierzymy w dobroć Matki Najświętszej, która naszą modlitwę przed Boży ton zanosi, tym bardziej, że jest w tej modlitwie czynienie zadość temu brakowi, który może jako winę niosą na sobie wprost ci, którzy przed pół wiekiem, kiedy zmieniano mszę, zamieniano Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w Rycie Rzymskim na posoborową żydowsko-protestancką, lepiej nazywać luterską mszę Pawła VI, Novus Ordo Missae. Nie mieli determinacji, woli, by Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej bronić ponad wszystko. Dziękujemy Panu Bogu za w jakiś sposób wybraństwo do tego zmagania, dlatego nie dziwimy się, że nie ma wśród nas osób znaczących, wielkich, ludzkich kategoriach, że stajemy jako prosty kapłan powydalany ze struktur zakonnych. Posoborowa wspólnota ma, określa ze wspólnoty Kościoła, nie jest już księdzem, nie jest nawet katolikiem, nie wiadomo kim jest. No i wierni, którzy idziecie też. Mając swoją cząstkę, wielką w oczach Bożych, bo stojących przed kapłanami, zwróćcie uwagę, żaden urzędujący w tym kościele ksiądz Szymczak i inni nie idą w tej pielgrzymce, nie chcą przy świętej Rycie Rzymskiej. Mimo, że ten przeskładał nasz ojciec i założyciel święty Jan Bosko. Nie chcą dla młodzieży mszy świętej w Rycie Rzymskim. Nie są gotowi się uczyć, składać Najświętszą Ofiarę Mszy. Posoborowa uczta im wystarcza. Banał. Wprost msza, która prowadzi albo wprost nakazuje poważną bezbożność. Jest złem. Jest zła, jest złem. Polećmy Panu Bogu naszą intencję, była miła Bogu. Przez Matkę Najświętszą do Boga przed Boży ton zaniesiona, przez Pana Boga w Trójcy Jednej przyjęta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Na intencję naszego pielgrzymowania, zaniesienie intencji, o przyjęcie tej intencji przez dobrego Boga, o bezpieczeństwo w drodze, zachowaniu złej przygody, od złych ludzi, piekłu zaprzedanych,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Maria Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Mario Pogromcielko wszelkich herezji, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Błogosławieństwo na drogę. Dominus Hobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Przywitanie i docenienie każdego z pielgrzymów, zwłaszcza tych, którzy w jakiś sposób dopiero zaczynają swoje pielgrzymowanie. Bogu niech będą dzięki za przybycie każdego z czcigodnych wiernych. Włączcie też intencje swoje, które macie, z tych, o które ja proszę mieć w sercu. Intencja Pani Teresy, która w poniedziałek ma mieć bardzo poważną operację. W zasadzie jest, że może się, może nie przetrwać tej operacji, więc trzeba, to prosimy o cud zdrowia i o szczęśliwe rozwiązanie dla pani Zofii, wszystkich mam, które noszą pod sercem dziecko. Dziecko się szczęśliwie narodziło. Zostało obdarzone łaską Chrztu Świętego, żyło dla chwały Bożej, pożytku własnej duszy i dusz bliźnich. I dla wszystkich nas o przygotowanie serc przez spowiedź świętą wielkanocną do świąt zmartwychwstania. Jutro już niedziela palmowa, za tydzień niedziela wielkanocna. Więc żeby spowiedź wielkanocną dobrze odprawić, dobrze się na święta wyspowiadać. Niech Pan Bóg błogosławi. Ruszajmy z różańcem. Słowo stosowne, które chciałbym mówić w czasie drogi, daj Boże, będzie okazja. Dalsza część z nauki, jak Pan Bóg da, o katechizmowej nauki o spowiedzi świętej w czasie pielgrzymki. Różańce, modlitwy w czasie drogi. Jest dziś sobota też, kto by nie wiedział, to, że jest Wielki Post. W Wielkim Poście sobota przynależy do dni postu ścisłego, więc jest tytuł, raz, że jest on jakościowy, bez mięsa, ilościowy. Jeden posiłek dosyta, dwa można coś tam dojeść, skromne. W podręcznikach jest mowa, że przynajmniej jedną trzecią należy odjąć, więc proszę się posilać według tych miar. Ktoś, kto przekroczył 60. rok życia do postu ilościowego, nie jest związany z wieku, ale należy nam go, kto może z tytułu zdrowia zachowywać, a od mięsa jesteśmy zobowiązani pod grzechem śmiertelnym do końca życia, z ukończeniem 7. roku. Także, żeby wiedzieć o poście ścisłym, to jest piątek i sobotę Wielkiego Postu. Dzisiaj tak jest. Idźmy z Bogiem. A zdjęcie jeszcze.